Europe-bashi, Poland-bashi. All of the devotees from Poland and Europe. Wszyscy wielbiciele z Polski i Europy. Ewam. Ja jo upastite. All present devotees. Wszyscy obecni wielbiciele. Składam wam wszystkim moje pełne pokłony. Oferuję moje pełne wyrazy szacunku pokłony. I życzę wam wszystkiego najlepszego z głębi mojego serca. Wszyscy jesteście starszymi wielbicielami, dojrzałymi wielbicielami. Wszystkie nasze siostry, matki i bracia. Wszyscy jesteście naszymi krewnymi. Bóg jest jeden. Bóg jest jeden. I każda żywa istota, i każdy człowiek jest jego dzieckiem. Każdy należy do niego. Wszyscy należymy do Shri Krishna. I wszyscy przyszliśmy od Kryszny. Jesteśmy Jego częścią. Shri Krishna prem prapta karke, sadhan karke. Przez otrzymanie Krishna premy, którą uzyskamy poprzez wykonywanie sadhany, Shri Krishna charanme jana. Osiągniemy lotosowe stopy Shri Krishna. Hum logon ka param bhagya hai jo Europe mein, Poland mein aap sabhi ka darshan, mangalmay darshan. It is our greatest fortune that we. To jest nasze wielkie szczęście, że mogliśmy przyjść do Europy, aby mieć spotkać tak wspaniałych wielbicieli. इसके पीछे जो हमारे पूर्वज है the reason behind this jest powód za, który jest za tym przyczyną tego wszystkiego tą przyczyną jest łaska wszystkich aczariów z przeszłości i wszystkich wielkich wielbicieli difficult एवं easily mark पर जो आप आए हैं इसके पीछे समस्त आचार्यों की कृपा है आचार्यों की मर्सी है this path that is difficult to attain was easily attained by you and the reason for it is the mercy of devotees to co było ciężko do uzyskania do tej pory jest łatwe do uzyskania poprzez łaskę wszystkich baktów z przeszłości आपके दिल में एक प्रेरणा जागी है And that is why I dlatego there is a desire in your heart jest, pojawia się pragnienie w waszym sercu, żeby zdobyć, osiągnąć Shri Krishna. And also you have sacrificed I także musicie poświęciliście wiele rzeczy. Yesterday, wczoraj hum log Baladev ji ke vishay mein shravan kiya tha. Wczoraj słuchaliśmy o Baladewie. Najpierw Shri Krishna, a później Baladev. I od Baladewa podchodzi Sankarshan. A z Sankarshana pochodzą trzy rodzaje Mahavishnu. Brahma, Mahadev, all the A później pochodzi Shiva, Brahma, wszyscy półbogowie.
W ten sposób stworzenie jest opisane w Śrimad Bhagavatam i we wszystkich Puranach. Jest wiele ścieżek, poprzez które możemy osiągnąć Pana. Są różne związki, różne bhawy, różne nastroje. Jakkolwiek bhakti jest najwyższą ścieżką. Bhakti oznacza Sri Krishna, our, my and I Sri Krishna's. Oznacza, że Krishna jest naszym wszystkim, naszym celem, naszym obowiązkiem jest służba Shri Krishnie. I to nazywamy bhakti. Bhakti oznacza bhakti oznacza, że oferujesz swój umysł. Ofiaruj swój umysł. I także ofiaruj swoje ciało, całą twoją energię, wszystkie twoje czynności, swoją wiedzę, ofiaruj wiedzę, umysł, serce, całe ciało, cały świat. I ofiaruj swoją duszę. Rozumiesz to? A także wodę, ofiaruję teraz wodę. Ofiaruj tulasi, róże. Ofiaruj swoją mowę. I to ofiarowanie to bhakti. Co się stanie, kiedy ofiarujemy? If you give some big-hearted person something, then what will this person do? Jeśli ofiarujesz swoje serce jakiejś osoby, to ta osoba zrobi? Ta osoba da ci więcej. Ojciec, matka. Jeśli ofiarujesz coś rodzicom, ona da ci coś większego w zamian. To nie jest ofiarowanie, to jest inwestycja. To nie jest ofiara. To jest inwestycja. To jest depozyt. Dajesz coś, wszystko, co dajesz Krysznie, cokolwiek dajesz Krysznie. Krishna zwiększy to poprzez na setki tysiące razy. Jaise you your face ko sajane se merit ke beech mein wo jo pratibimb hai wo khud saj jayega. When you decorate your face, tak jak dekorujesz swoje ciało i twoje odbicie twojej twarzy, jak dekorujesz swoją twarz, odbicie tej twarzy w lustrze, to Bhagawan ko ananda dene se. So when we give happiness and pleasure to the Lord, więc kiedy dajemy szczęście i przyjemność Panu, this happiness will reflect inside. To szczęście będzie odbijało się w nas. Understand. Rozumiesz to? Face ko decoration karne se. Kiedy dekorujemy swoją twarz, to odbicie będzie także odekorowane. Ja jestem tylko odbiciem.
A Kryszna jest? Jest twarzą. Kryszna jest wszystkim, Kryszna jest energią. Jest wszystkim. Sri Krishna ko aap sky kahe, nirakar kahe, sakar kahe, kuch bhi kahe. You can call Sri Krishna formless, you can call Możesz nazwać Krishna Krishna bezosobowym albo czymkolwiek innym. Możesz nazwać go ojcem, matką, przyjacielem, synem, mężem, mistrzem. Wszystko to jest w porządku. Rozumiesz to? To Baladev ji se samasta bhakto ka prakash hua. And from Baladev all of the devotees manifested. I od z Baladevy manifestują się wszyscy wielbiciele. Baladev ji ka saath Sri Krishna ke bare bare bhai hai. Baladev is the elder brother of Krishna. Baladev jest starszym bratem Kryszny. And Sri Krishna ke prati unka vatsalya bhav hai, mera chota bhai hai. And he also has vatsalya bhav. I on także posiada vatsalya bhavę względem swojego brata. Ponieważ Kryszna jest jego młodszym bratem i także czasem go koryguje. I Kryszna kocha swojego starszego brata. Ponieważ on posiada Vatsalya Bhavę i także ma Sakya Bhavę. I w ten sposób on zawsze gra i bawi się z Kryszną. I także ma Dasya Bhava, ponieważ jest jego sługą. Posiada trzy bhawy w sobie. Playing Vrindavan Lila mein, Mathura Lila evam Dwarka Lila mein fight hai, dharma sansthapan hai. W lilach z Vrindavan Krishna zawsze zawsze gra, ale w Dwarace albo w Mathurze on zawsze walczy i posiada tą bhawę walki. A teraz jest niezwykły czas. To, co dziś, teraz jest specjalny czas i on nie jest łatwy. Sto czy tysiąc lat temu było trudno. Wszystko było trudne. That time is forest. But now, ale teraz lifestyle, życie, sposób, w jaki żyjemy. Everything became easy. Wszystko stało się łatwe. Technologia, która została osiągnięta i wynaleziona. Wszystkie ręce. W tym niezwykłym czasie poprzez łaskę Bhagavana wszystko staje się łatwe. I sposób, jaki to można osiągnąć, też staje się łatwy. I osiągnięcie go staje się łatwe. Przedtem w Satyayudze każdy musiał udać się do lasu, żeby medytować tam. W Tretajudze musiał wykonywać ofiary, jagie i ofiary ogniowe. W Aparajudze musiał wykonywać uwielbienie. Ale teraz w tej niezwykłej Kaliyudze jedynie przez powtarzanie świętego imienia, śpiewanie świętego imienia, słuchowanie Bhagavatam, wszystko może być osiągnięte.
Rozumiesz to? W ten sposób możesz osiągnąć premę poprzez intonowanie. To jest łatwe. Teraz stało się to łatwe. Technologia, pojawia się technologia, wiedza. Wszystko stało się łatwe dzisiaj. Ale 100-200 lat temu wszystko było trudne. Tak samo. Poprzez łaskę Pana, poprzez sadhana, bhajan, wielbienie bóstw, wszystko jest łatwo do osiągnięcia. I on też jest, ta sadhana i bhajan też jest łatwy. Baladeva, tatwa o Baladewie jest trudna do zrozumienia, ale teraz jest łatwa do zrozumienia. Nityananda Prabhu is very soft heart. Ponieważ Nityananda Prabhu ma bardzo delikatne, czułe serce. Always giving. Zawsze daje. Święte imię. Bhakti. Bhakti. And Sri Krishna now easy. I teraz Sri Krishna także stał się łatwo osiągalny. Sri Krishna as bhakta rup mein aaye hai. Krishna przyszedł w formie swojego bhakty. Devotee's play. Nityananda Prabhu's play is devotee's play. I gra Nityanandy jest grą bhakty. Rozumiesz to? Sri Krishna now devotee. Mahaprabhu's play. Krishna jest teraz wielbicielem. Krishna, Mahaprabhu gra rolę wielbiciela. I to jest łatwy sposób i staje się to łatwe. Bóg przychodzi jako swój wielbiciel. On osobiście pokazuje, w jaki sposób wykonywać bhajan, medytację. I uczy nas, jak to robić. I to jest jego łaska. Harinam hi marsi hai. Harinam is mercy. Święte imię jest łaską. Harinam mila. To prem milega, prabhu bhi milega. Jeśli otrzymasz święte imię, to oznacza, że otrzymujesz premę i otrzymujesz u Pana. I możesz go osiągnąć. Jeśli dostajesz Krishna mantry, czyli z pewnością osiągniesz Krishna, ponieważ mantra jest jej, nim osobiście. Jeśli otrzymujesz mantrę do Radhy, otrzymasz, osiągniesz Radharani. Jeśli dostaniesz święte imię, święte pisma i święte mowy, zrozumiesz w ten sposób, że dostałeś wszystko. I ta wiara jest zwana śradha. Dlaczego nazywamy to śradhą? Bo ponieważ wtedy pojawia się determinacja. Abhin Harinam ke beech mein se, grantha ke beech mein se. And now within Harinam and Grantha. I teraz w świętym imieniu i w świętym piśmie potrzebujemy zamanifestować Pana. Is prakar mil ke beech mein se cream ko nikalna pade. We extract the cream from the milk. Tak jak wydzielamy krem, śmietanę od mleka. There is salt in the seawater. First time. W czasie. Once upon a time, bole salt nahi milta tha. Seawater se salt banana padta. So in the past. W przeszłości. Ludzie nie mieli soli. Soli, dlatego musieli ją oddzielić od wody morskiej. Ponieważ woda morska jest słona.
Ale jest proces, poprzez który można to robić. Jest mleko w krowie, ale tylko przez proces dojenia możesz je otrzymać. I ten proces nazywamy sadhano, śravanam i kirtanam. Dzisiaj wszystko staje się łatwe. Teraz nie ma odległości. Czy jest jakaś odległość teraz? Możemy z jednej części świata udać się do drugiej. Możesz przekroczyć ocean. Wszystko jest łatwe, prawda? To jest niezwykły czas. Usi prakar Bhagavan ki kripa ka bhi ye samay special samay hai. I w ten sam sposób jest to niezwykły czas, w którym pojawiła się łaska Pana. Więc możesz to zrozumieć. I musisz przyjąć tą korzyść. Baladev ji ka janmotsav Bhatrigon. Dzień pojawienia się Pana Balaramy już się skończył. Teraz przed nami są dwa kolejne festiwale. Janmashtami, dzień pojawienia się Shri Krishny. A później Nanda Matsav. Janmashtami. I Nanda Utsav. Is vishay mein hum kuch alochana karne ka ichcha rakhte. And I have a desire to discuss about this topic. I mam pragnienie, aby rozmawiać o tych tematach. Understand? Rozumiesz to? First. Najpierw. Najpierw Mahaprabhu zdecydował i Bhagavatam powiedziało, że Krishna jest Bogiem. Każdy mówi Bóg, Bóg. Dlaczego Bóg nie jest w niebie? Shunna nahi. Shunna vat kehte na. Nirvishesha shunna vadi. Niektórzy mówią, że on jest Shunya, że jest Nirvishesha Shunyavadi, że jest bezosobowy. Inni mówią, że jest ponad niebem. Jakkolwiek Bóg posiada formę, on posiada ciało, posiada miejsce, imię, formę, cechy, zabawy, czynności, łaskę, miłosierdzie, wszystko. Wszystko to on posiada. Bóg także je i pije. Ale ze swoimi wielbicielami. Ale tylko akceptuje to, co ofiarowują mu wielbiciele. W Bhagavad Gita jest powiedziane. Bhagavad Gita jest niedaleko. Gita ji door tak a gayi. Gita ka varnan se Bhagavad ji ka varnan
bhi parishkrit hai. Gita ji mein to example nahi hai. Bhagavad ji mein example hai. So Srimad Bhagavatam. Więc Bhagavatam is a more descriptive yes, form of bardziej Bhagavatam jest bardziej opisową formą Bhagavad Gita i ono doprowadza nas bliżej do Pana. Kiedy Bhagavad Gita kończy się, od tego momentu zaczyna się Bhagavatam. To Bhagavad Gita se hi to Krishna lila ka vishay mein gyan milta hai. I jedynie po Śrimad Bhagavatam możemy dowiedzieć się o Śri Krishnie i Jego czynnościach. Ponieważ Krishna jest Bogiem, jest pierwotną osobą Boga. Rozumiesz to? Krishna jest najwyższym Panem. Krishna jest Bogiem. Jest najwyższym Bogiem. On jest oryginalną, pierwotną formą Boga. Najwyższą siłą. Prezydentem. Najwyższym. Nie ma nikogo wyższego niż Pan Sri Krishna. Sri Krishna kyo is material universe mein is world mein Sri Krishna kyo aate hain? Why does Sri Krishna come into this material? Dlaczego Krishna przyszedł do tego materialnego świata? Unka to janma hai nahi. He is never born. On nigdy, on jest nienarodzony. Jo baat w jaki sposób Krishna może mieć urodziny, skoro jest nienarodzony? Zawsze. On nigdy nie jest w pełni, nigdy w pełni nie jest 16-latkiem. इसीलिए आज या उनका जन्म नहीं है उनका कर्म नहीं है कुछ नहीं है. Dlatego on jest nazwany Aja, czyli ten, który nigdy nie był, nigdy się nie urodził. Narodziny są związane tylko z dziwami. My jesteśmy tymi, którzy mają narodziny. Mamy narodziny i śmierć. Ale w jaki sposób Bóg może mieć narodziny i śmierć? Ponieważ to jest tylko gra i zabawa. On gra w ten sposób. Dlaczego on gra w ten sposób w tym świecie? Aby, dlatego, żeby smakować tą prema rasę, która pochodzi od jego wielbicieli. Pan posiada wszystko. Posiada wszystko, ale on, jemu brakuje ciągle tej rasy, którą można odnaleźć w sercach jego wielbicieli. I dlatego on pragnie tej prema rasy. Jest Madhusudanem. I ta prema jest jak miód. Więc w sercu wielbiciela jest miejsce, które jest pełne miodu premy. Ponieważ prema jest jak miód.
prem rash ko aswadan ke liye hi dhyana. And in order to taste this prema rasa, the one comes from there to here. Jego pragnieniem jest to, żeby wziąć tą rasę stamtąd tutaj. Prem rashka prachar karne ke liye. And in order to preach about this prema rasa. I on poleca to, aby uczyć o tej prema rasie. Jo drama likhte hai. The one who writes the drama, the play. Ten, kto pisze sztuki. I aktorzy i producent tej sztuki. Sabka lakshya kya, sabka target, one target. They all have one target. Oni wszyscy posiadają jeden cel. To give everyone happiness. Aby dać każdemu szczęście. Devam knowledge dena. And knowledge. I wiedzę. Drama ka. Writer. Gopi ka. Writer. The writers of dramas and movies, actor, i pisarz, scenarzysta i reżyserzy, i aktorzy, wszyscy, którzy biorą udział. I ci, którzy na to patrzą, widzowie. Jaki jest cel tego wszystkiego? Oni nie robią tego po to, żeby sprawdzić cierpienie. Oni robią to po to, żeby sprawić radość. Polo, jo play hota hai, jo festival hota hai. Iska uddeshya kya? What is the reason for all the play? Jaka jest przyczyna tych wszystkich gier i zabaw, które gra Kryszna i tego z tych festiwali, które się odbywają? Jakie jest z tego znaczenie? Aby po to, żeby dać każdemu szczęście, Anandę. I aby dać im wiedzę. Tym celem nie jest to, żeby innym sprawdzić trudność i cierpienie. W ten sam sposób Pan przychodzi tutaj i jaka jest przyczyna, która jest za tym? Celem Pana jest to, aby smakować prema rasę, która jest w sercu wielbicieli. Aby sprawić szczęście wielbicielom i aby nauczać o tym. Rozumiesz to? Jaki jest cel naszego życia? Paramananda, happiness, prem, rush, isko prapta karna. Aby osiągnąć wieczne szczęście, aby osiągnąć wiedzę, musimy uzyskać ten smak ponownie i ponownie, aby wznosić się coraz wyżej. To już nazywamy to promocją. Pierwszy poziom, drugi poziom, trzeci poziom, czwarty poziom. Nasze życie jest jak rzeka, nie jak jezioro. Rozumiesz to? Nasze życie jest jak rzeka. Rivar ka janma kaha hua mount me, hill me, forest me. Rzeka pojawia się w górach i lasach i w innych miejscach. Po wodospadach. I płynie. Ale woda z jeziora. Lakes water still
jest, stoi w miejscu, jest stała. Parantu river ka jo water hai. But the river water. Ale woda z rzeki przemieszcza się cały czas. Agi, agi, or bhi agi chale. Forward and forward. Przesuwa się naprzód i naprzód. New. W nowe miejsce. Codziennie coś nowego. But material world in. Ale materialny świat. Wszystko w tym materialnym świecie jest, starzeje się. Rozumiesz to? Ta sama rzecz. Ma ten sam smak. All days same. Not new hair things. Stare, to są te same rzeczy ciągle, nic nowego. New things. Ale nowe rzeczy, things. Inne rzeczy. Mają, są nowe myśli. Ale nie ma nowych rzeczy. Jedzenie, spanie. Praca. Stare rzeczy. Same. Te same rzeczy. It is Rashikananda that is saying, Rashikananda mówi, all the same work. Że to jest zawsze ta sama praca. And same taste. Ten sam smak. Same fruits. Te same doświadczenia, dowody. Parantu our wish is new. Ale naszym celem jest nowe szczęście, nowa przyjemność. Ale tutaj, w materialnym świecie, cokolwiek jest w tym materialnym świecie, jest stare. A nowa rzecz jest tam, w świecie duchowym, w krainie Bhoga. Premie Bhagavana, w rozrywkach Bhagavana, i tam są nowe rzeczy. Tam są ciągle nowe rzeczy. Nowe gry, nowe zabawy. Stare czasy. Tam zawsze woda jest nowa. Widzisz fale? Rozumiesz to? Nowe powietrze, sky, niebo, always zawsze, zawsze niebo zawsze zmienia się każdego dnia. I my pragniemy tego, tej zmiany. Jakkolwiek tutaj, ponownie i ponownie, cokolwiek istnieje tutaj, wraca tutaj jak w cyklu. Rotuje szczęście, cierpienie. Płacz. A potem uśmiech. To Sri Krishna kyu aate hai spiritual world se material world mein yahan materialny świat, duchowy świat. Dlaczego Krishna przyszedł z duchowego świata do tego materialnego świata? Example here, sunrise, sunset, który ma wschody i zachody słońca. Sunrise nahi hone se one day agar sunrise nahi hua. Jeśli słońce nie wyszłoby pewnego ranka, co by się wydarzyło? Nie byłoby dnia. Czy może być dzień bez wschodu słońca? Byłaby ciągle noc. I doświadczalibyśmy ciemności i chłodu.
This time is special time, summer time. To jest niezwykły czas, to jest czas lata. This time is Sri Krishna's time. To jest czas Sri Krishna. Mahaprabhu's time. Czas Mahaprabhu. Bhakti's time. Czas Bhakti. Nam Sankirtan's time. Czas Nama Sankirtanu. Czas Bhagavatam i czas Bhagavad Gita. Now is daytime. To jest czas dnia. Ananya Jukta night time. Rozumiesz to? Wszystkie jugi w przeszłości to była noc. A Bhagavan jest jak słońcem i pełnym księżycem. Jeśli Krishna nie przyszedł, nie byłoby tego dnia. Jeśli to wtedy ta ciemność nie odeszłaby. Jeśli nie ma słońca, wtedy nie ma dnia, wtedy nic się nie wydarza. Bez światła. Bez światła, czy możemy coś zrobić w ciemności? Bez światła? Krishna jest światłem, Krishna jest słońcem. Jest pełnym księżycem. Jest chmurami na niebie. Bez deszczu. Krishna jest jak deszcz. Bhakto nahi honge, Bhagavat nahi milega, Gita ji nahi milegi, Nam Sankirtan nahi milega. Jeśli Krishna by nie przyszedł, nie moglibyśmy dostać, dostalibyśmy Harinama, Bhagavad Gita, Bhagavad Gita wielbicieli, wszystko pozostawałoby w ciemności. Jeśli zimę nigdy nie skończyłaby się i lato by nie przyszło, nic by nie urosło na polach, nie byłoby owoców. Czy ktokolwiek byłby w stanie uprawiać coś? Jeśli nie byłoby dnia. Rosh aswadan ka example upasthapit nahi hoga aur prem paane ka jo process hai ye process bhi kisi ko pata nahi chalega. Bhagavad ji mein brahma stuti mein iska varnan hai. Brahma ji kehte hain, jeśli pan nie pojawiłby się, to kto wiedziałby o premarasie, albo jak, skąd wiedzielibyśmy jaka jest ścieżka, żeby ją osiągnąć. To jest opisane w Brahma Samhicie przez Brahmę i w Bhagavatam. Brahma Stuti. Każda modlitwa, którą Pan Brahma, która jest Bhagavatam, jest bardzo ważna. Brahma Samhicie to są modlitwy Brahmy i także znajdziemy je w Bhagavatam. Magnet iron ko akarshan karta. Magnet i stal. Magnet przyciąga żelazo. Kintu anna koi dhatu ko akarshan nahi. But this magnet can't attract any other. Only iron. Ale magnes nie może przyciągać innego rodzaju metalu. Prem is magnet. Prema jest jak magnes. Premi is magnet. Prema jest magnesem. Wo akarshan karke Bhagwan ko nazdik mein late hai. And this prema. A prema. This prema attracts the Lord and a prema przyciąga Pana i sprawia, że On przychodzi bliżej. W tym materialnym świecie
ten związek, relacja jest magnesem. Zawsze przysiągasz do rodziny. Przyjedziesz do swojej rodziny, do Moskwy. Dlaczego? Ponieważ tam mam syn, masz tam syna, córkę, swoich krewnych, matkę, swój dom, interes, biznes, pracę. Ale najpierw musi być relacja. Najpierw relacja, a później krewni. I to jest połączenie cielesne, czy poprzez krew. I później pojawia się miłość. Miłość jest magnesem. Relacja jest magnesem. W materialnym świecie. Materialny świat to jest jak obrazek, tak jak film, jak książka, jak dramat, jak sztuka teatralna. A duchowy świat ten materialny świat jest jakby przykładem duchowego świata, jest jego odbiciem. A materialny świat jest odbiciem, jest obrazkiem duchowego świata. I wszystko pochodzi stamtąd. Cloud kaha se aata hai? Bole sea and ocean se cloud ka janma hota hai. Where do the clouds come from? Skąd pochodzą te chmury? Skąd pochodzą chmury i fale na oceanie? Where do these clouds come from? Skąd pochodzą chmury? One pochodzą z oceanu, ponieważ słońce wyciąga wodę. Usi prakar material universe, material world, kaha se aaya hai? W ten sam sposób materialny świat, skąd on pochodzi? To jest jak obrazek, rozumiesz to? Ponieważ miłość jest magnesem. Relacja jest magnesem. Dlatego cały czas myślimy. Teraz jesteś w Polsce. Dlaczego? Ponieważ moja córka, mój syn, moja żona, moi przyjaciele, wszyscy tutaj są. Ale to jest proces. To jest dobre. Moja żona, moja córka, mój syn, oni są w Nawadwip, w Majapur. Ale tylko jedna myśl. To jest jedno. Że wszystko jest dobre, że to jest dobre. Not your inside. To nie jest wewnątrz ciebie. Te myśli wewnątrz ciebie. Które ci niepokoją. One w ten sposób pojawiają się. Rozumiesz to? Wiesz, dlaczego Pan przychodzi tutaj? Co zbierz, to, co powoduje, że przechodzisz z jednego miejsca do drugiego, to jest relacja. W ten sam sposób prema Bhagavana jest magnesem. I ta prema przyciąga Pana stamtąd tutaj. Bóg także pragnie tego szczęścia, przyjemności. Tego Ananda. On jest Ananda Mai, jest źródłem wszelkiego szczęścia. I on zawsze gra.
I on także przychodzi do tego świata, żeby sprawdzić, tak jak prezydent podróża po swoim kraju, aby sprawdzić, to jest część jego pracy, aby zobaczyć wszystkich, aby wziąć nas, aby zobaczyć, co nas słychać, aby bawić, grać z nami, aby smakować tą anandę, która jest w nas. Z tego powodu Pan tutaj przychodzi. Dlatego jesteśmy tutaj, aby poznać Go, że On istnieje. On jest param premi. Relative रूप में सेवक रूप में पाने के लिए वे ललायित है i on pragnie, aby osiągnąć nas, abyśmy my byli jego przyjaciółmi, sługami lub krewnymi. उनकी सब कुछ ही उनका पास जो कुछ है सब कुछ क्षुद्र है भगवान विराट है बिग एवं उनके पास जो कुछ है सभी A jiva doesn't have anything and it is tiny. However, the Lord. Jiva nie ma niczego, jest mała i nieistotna. A Pan jest pełny i spełniony, on posiada wszystko. Ale ten, kto ma duże serce, i wszystko ma, i on ma duże serce i posiada wszystko. I nie ma nikogo w świecie, na świecie, który miałby większe serce niż Krishna. I dlatego on przychodzi tutaj, aby brać i dawać. Prem rosh aswadan ke liye, prem rosh vitaran ke liye, bhakti ko dene ke liye, bhakti ka adarsh dikhane ke liye, sab bhakton ko lekar ek baar aate hai in universe mein. One day means one srishti. Yes, one srishti mein Brahma ji ka ek din mein One day में एक बार आते हैं। In order to taste this prema rasa and in order to distribute this aby smakować tą prema rasę i ją rozprowadzać, on widzi bhakti, pokazuje bhakti i uczy drogi bhakti, aby jej uczyć i przychodzi raz do tego świata, raz na całe Srishti w ciągu jednego dnia pana Brahmy. To jest długi czas. To znaczy, że przez ten długi okres czasu on przychodzi tylko raz. Ponieważ tak jak lato przychodzi tylko raz w ciągu roku. Czy pełnia jest codziennie? Tylko raz w miesiącu. I w ten sam sposób Krishna, Shri Krishna przychodzi tylko raz do tym świecie przez raz w dniu brania Brahmy i nie przychodzi znów. Na wiele tysięcy lat, około 5000 lat temu Shri Krishna był tutaj. Ewon 125 years ya 120 lat temu i przez 125 lat wypełnia tutaj swoje zabawy i lile. I te zabawy są opisane w Śrimad Bhagavatam i w Puranach. Veda Vyas i inni opisują je. Wiedza, przekaz, który daje dla Udhavy i dla Arjuny. Sunrise ka time hoga, tabhi sunrise hoga, now 6 a.m. And when it is time for the sun to rise, I kiedy jest
czas, aby słońce weszło, ono wschodzi. Tylko wtedy ono wchodzi, kiedy jest czas na to. Ojciec, matka. I wtedy to miękkość Kryszny pojawia się, kiedy jego rodzice i krewni, wszyscy jego krewni. Najpierw oni są wysłani do tego świata. Dham jest jak miejsce gry. Auditorium, sanatorium. Play kaha hoga? Ye theater kaha hoga? Ye theater hall. Gdzie to miejsce, gdzie ta zabawa ma miejsce? Ona ma miejsce w teatrze. Dham sarvada yaha hai. Dhamma is always present here. A dham jest zawsze obecny tutaj. Ponieważ miejsce zabawy nie znika. Teatr zawsze jest tam, gdzie jest. On się nigdzie nie udaje. Ale sztuka jest czasem tam. Tam odbywa się sztuka, a czasem nie. I ta sztuka nie jest tam przez cały czas. Tylko w czasie festiwalu. W ten sam sposób dhamma jest tutaj. Ale teraz dham wygląda jak każde inne miejsce na świecie. Dham ka wo decoration kab prakat hoga? When will we see the beauty of the Dhamma? Kiedy można zobaczyć piękno dham świętego miejsca? Tylko w czasie Prakata Lila. Dham ka jo prakat prakash wo bhi prakashit ho jayega. And then the beauty of the Dhamma. I wtedy piękno dhamy. Playground ka jo decoration, all gallery ka decorations, theater hall ka decoration kab hoga? Bole jab play i wtedy cały teatr jest przygotowany i wydekorowany. Jest przygotowany do odbycia sztuki. Dhamma i jego towarzysze. Teatr i aktorzy. Madar i fadar. Unki jo vatsalya prem hai. Vatsalya prema matki Yashoda. Vatsalya prema Shri Krishna sabse old hai na, unko child bana dete hai. Krishna jest najstarszą osobą w tej Vatsalya premie, ponieważ zabiera ją do dziecka. Jak największa osobowość może być dzieckiem? Kto jest najstarszą osobą? Shri Krishna. I on jest ojcem Brahmy. Krishna jest ojcem każdego. On dba o każdego. W jaki sposób on może stać się dzieckiem? Ponieważ jego zabawy są jak zabawy każdego innego dziecka. Sun, moon, słońce, księżyc, stars, gwiazdy, all universe, world, wszechświat, świat. All the stars, the moon, the sun. Kto sprawia, że to wszystko się rusza i krąży i nadaje mu ruch? Wszystko krąży wokół Pana. I on także myśli, że on może bawić się tym światem. On także czuje się, że może się tym bawić.
Jab ichcha hoti hai, Sri Krishna boy ho jate hai. Więc Sri Krishna ma zabawę, on pojawia się jako chłopiec. I tylko wtedy, jedynie jak masz 5 albo 6 lat, wtedy możesz bawić, grać w sakya rasę. Jeśli jesteś dzieckiem, możesz smakować tą rasę. Aby smakować Vatsalya Bhava od rodziców, aby smakować Vatsalya Bhava, Krishna rodzi się jako, pojawia się jako dziecko. I to nazywa się narodziny. Stamtąd tutaj. On manifestuje się. Tak jak słońce. Now time sun hai, night time. The sun is here. The sun is still here. Słońce jest wciąż tutaj. Wciąż istnieje. Sun always. Parantu sunrise hone se unko dikhai padega. Red sun. When the sun rises. Ale tylko kiedy słońce pojawia się tutaj. Abhi nahi dikhai padega. But now we can't see it. Ale teraz nie możemy go widzieć. To jab prakat lila ka samay aayega tabhi dikhai padega sabko anya samay mein ekmatra premi hi dekh sakte and only at the time of prakat lila. I tylko w czasie prakata lila możemy widzieć pana osobiście. W innym czasie tylko premi, tylko czysty wielbiciel może widzieć te lila. Evam madhur rasme purvaragati. वहाँ तो नित्य मिलन है, नित्य रिलेशनशिप है, नित्य लीला है, लेकिन पूर्वराग आदि जो मधुर लीला का जो प्रस्तावना है और विरह इत्यादि इनको आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण किशोर बन के और ये लीला को प्रकट करते हैं। इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड Krishna zawsze siedzi z Radharani i nigdy nie jest od niej oddzielony. Oni są zawsze razem. Ale w materialnym świecie ich oddzielenie jest bardziej silne. I ponieważ tego oddzielenia, przyjemność spotkania zwiększa się, dlatego Krishna przychodzi do tego prakata lila. W ten sam sposób Radharani i wszyscy przyjaciele Saki i wszyscy przyjaciele Kryszny przychodzą. Lila w duchowym świecie jest wieczna, ale lila tutaj jest prakata lilą. I Shri Krishna myśli, kim jest Radha? A Radharani myśli, kim jest Krishna? Oni myślą, że oni nigdy nie byli w relacji wcześniej. Dzisiaj nowa wizyta. Rozumiesz to? To jest prakata lila. To jest znaczenie czy niezwykłość tej prakata lili. Ponieważ oni jakby widzieli się po raz pierwszy i czują się tak, jakby nigdy nie spotkali się wcześniej, ani nigdy nie znali. I Radharani pyta swoich przyjaciół, kim jest Krishna? Kim jest ta osoba, która ma na imię Krishna? Krishna mi puste sakhe. I Krishna pyta swoich przyjaciół, moi przyjaciele, kim jest Radha? Nigdy jej nie widziałem. Nie wiem nic na jej temat. Radharani mówi, ja nie wiem, kim jest Krishna. I to jest ich lila. Ich gra. I to jest czas na prakata lila. It is the
I to jest opisane w Śrimad Bhagavatam. Najpierw Matka Yashoda, Nanda Maharaj i Vatsalya Prem. Przyczyną, dlaczego Krishna pojawia się, jest Vatsalya Prema, Matki Yashody. Prema od Devaki i Vasudevy. Miłość jego rodziców. Jaka jest przyczyna, jaki jest powód narodzin dzieci? To jest pragnienie rodziców, żeby posiadać dziecko. Aby posiadać dziecko. Ale materialne dziecko. Ale oni nie mają materialnych pragnień. Oni chcą, żeby ich dzieckiem był Pan. Zwykła dżiwa nie może być rodzicem Boga. On staje się sługiem rodziców, ale nie może być rodzicem. Nie może być jego rodzicem, rozumiesz? Matka Yashoda, Nanda Maharaj. Oni mogą. Nie dżiwa, nie sadaka. Nikt nie może być rodzicem Kryszny. Żaden premik bhakta może być matką albo ojcem Kryszny, ponieważ oni są nitya siddha, wiecznymi towarzyszami Kryszny. Są sadha siddha i nitya siddha, towarzysze Kryszny, parszadowie. Nitya siddha to są ci, którzy są wieczni. परंतु जो साधन करके प्रयास करके जो प्राप्त होते हैं उनको साधन सिद्ध पार्षद कहते हैं ale ten kto osiągnie to miejsce poprzez sadhana i bhajan staje się sadhana siddhą. Ten kto wykonuje sadhanę, koi sadhak koi siddha, jest sadaka siddha. I żaden sadhaka nigdy nie może zostać rodzicem Kryszny. Tak jak Putana. Golok me ma jasoda ki dashi hone ka saubhagya mila. Ona uzyskała łaskę by bycia sługą matki Yashody. I to jest także łaska Śri Kryszny. Bo wahi mata ki mata ka drama ki thi. Ponieważ ona działała, grała rolę matki. Działała w nastroju matki. Parantu artificial hone se bhi putana Ale Putana odgrywała tego rodzaju sztukę, ale była demonem. Ona przyszła po to, żeby zabić Krysznę. Ona działała jak matka. Dlatego ona wykonywała sługę, aby wykonywała służbę, aby była sługą matki Yashody. Jedynie możesz osiągnąć służbę. Jako sadhan siddha, jako wieczny towarzysz,
procesem Twojego sadhany, poprzez sadhanę otrzymasz swoje siddhi, swoją doskonałość. Więc przyczyną, dlaczego Krishna pojawił się, jest Vatsalya Prema Jego rodziców. I nasza Prakata Lila jest jak z zachodem słońca. Ona teraz zaszła jak słońce, teraz jest noc. Lila Krishna, Lila Mahaprabhu skończyły się. Mahaprabhu i Sri Krishna, oni są w tej chwili aprakat. Lila odbywa się w jakimś świecie. Ale w świecie doświadczamy teraz nocy. Ale gdzieś w świecie oni doświadczają dnia. To jest wieczna prawda. To mata pita ka vatsalya prem rasa swadam prakat lila ka rasa swadam. So in order to taste Bhagavat dharma ka sanstapan, z polecenia, aby smakować in order to taste this vatsalya bhava, tą vatsalya bhavę, Krishna przyszedł do tego świata, aby ustanowić dharmę. I przyszedł po to, żeby rozprowadzać łaskę. I przez długi czas przychodzi tylko raz i nie przychodzi znów i znów. 4000 jugo ke beech mein ek tapan mein aate. On przychodzi tylko raz. Poprzez 4000 jug, to jest bardzo długi czas. Bohi time ta 5000 years ago. A teraz ten czas był około 5000 lat temu. A lila w Mahaprabhu odbyły się 500 lat temu. A teraz mamy noc. Avi ye electricity se ye bulb se kaam chalana padega. Now we will have to turn on the lights. Ale to musimy włączyć. Teraz, żeby uzyskać światło, musimy włączyć prąd, żarówkę albo świeczkę. Now. A teraz? Harinam. Mamy Harinam, święte imię, książki, bóstwa, wielbicieli. I prąd, światło, żarówki. Nie ma światła z słońca. I teraz wykonujemy sadhana bhakti. I to jest, to światło to jest jak Harinam i Bhagavatam. I bóstwa, i wielbiciele. I święte miejsce, dham. I se sadhan karke. I od nich wszystkich z pomocą sadhany osiągniemy premę. I kiedy mamy premę? Bez prem, i wtedy osiągniemy premę, a bez premy nie możemy osiągnąć nic. Przed wschodem słońca przychodzi światło, zanim słońce wzejdzie. I wschód nieba staje się czerwonawy. I ciemność odchodzi. I słońce wschodzi. I to dzieje się zanim słońce wzejdzie. Dark fog zajega, aapko pata chal jayega ji abhi sunrise
I wtedy wiemy, że czas wschodu słońca zbliża się. Niektórzy wielbiciele mówią, że słońce wschodzi o 3:30. A w Norwegii w nocy czasami słońce świeci nawet w nocy. Więc będziesz wiedział. आपको टेस्ट मिलेगा अनुभव होगा एक्सपीरियंस होगा będziesz miał smak i urzeczywistnienie i doświadczenie. I to zawsze jest w wyobrażeniu i to jest wiedza. Także nic nie ma takiego wyobrażonego. Nic. Rozumiesz to? Kintu, jaise school, college me, university me, factory me, office me. Tak jak w szkole, w uniwersytecie. Życie studenta, życie pracownika w pracy. Slowly match you. I powoli to stanie się dojrzałe. Jedynie student z czasem może stać się nauczycielem. Ktoś, kto dzisiaj jest dzieckiem, w przyszłości będzie rodzicem. Więc musimy dojrzeć. Sampradaya, bhakti, sadhana is one school, college, university. Same process. Więc sadhana bhakti jest jak szkoła. Just money process. To jest ten sam proces. Knowledge process, work process. Więc tak jak proces wiedzy, proces pracy jest sadhana. To jest praktyczna rzecz. Practical is process go. To jest praktyczna rzecz. Musimy przejść przez ten proces praktycznie, nie teoretycznie. Śpiewać, tańczyć, to są praktyczne rzeczy. Dostawanie tego wszystkiego jest praktyczne. Rozumiesz to? Biznes jest praktyczny. Ekonomia jest praktyczna, musisz się doktoryzować z tego, ale żaden biznesmen jeśli ktoś ma doktorat z ekonomii, ma wszystkie książki, które opisują, jak zyskać pieniądze. सब दूसरे का सब आप ऑडिट कर रहे हैं ale jesteś tylko księgowy, możesz pomóc innym. परंतु आपके पास money नहीं है. Ale ty nie masz, sam nie masz pieniędzy swoich własnych. Liczysz pieniądze innych ludzi, ponieważ uzyskanie pieniędzy to jest praktyczna rzecz. उसी प्रकार practical process से i w ten sam sposób, jedynie przez praktyczny sposób, możemy uzyskać wiedzę o Bhakti Premie. I dlatego powinniśmy żyć życiem wielbicieli. Życiem wielbiciela. Dlatego. I to jest także łaska naszych aczariów. Dzisiaj przyszliśmy. Dzisiaj szukaliśmy, co jest przyczyną, która jest za tym. To jest łaska naszych aczariów, wielbicieli.
nasze życie. Nasze życie jest samochodem, a nasz nauczyciel jest kierowcą tego samochodu. I on w łatwy sposób, łatwo wyjaśni nam wszystko. Poprzez taniec. Dziękuję. Dziękuję wam. Składam pokłony, jutro ponownie spotkamy się. O 6 po południu.